Witam zainteresowanych Peugeotem 406 Coupé. A dokładnie chodzi o ten sterownik podnoszenia szyb. Chcę filmik zrobić bez żadnych cięć, także sorry za jakieś tam pomyłki słowne, wpadki, jakieś tam różne pierdoły. Spauzuję tylko jak już zajdę z tym do domu w celu rozebrania. Więc tutaj sobie delikatnie możemy podważyć. Się trzyma na takich blaszkach. Musimy uważać, żeby tam nie uszkodzić tapicerki. Coś w tym stylu. Wciskamy taki pierdolnik tutaj. Czarny wtedy na tak zejdzie. No, chodzi o to właśnie, że tu mamy dwustopniowe działanie tych pierdolniczków, a mi działa tylko ten jeden. Jak nacisnę mocniej, nie ma tego drugiego, co czujemy pod palcem, punkciku uskoku jakby. Jest tylko jeden. Jest tak samo, jest do góry. Ja przynajmniej tutaj, jeżeli jest tam w jakiś sposób uszkodzone czy zabrudzone, coś w tym stylu, to jest pyknięcie, to szyba się podnosi, ale tu powinno być, że jak zrobię mocniej i czuć te drugie pyknięcie, to z automatu ona powinna się sama od razu podnosić, a ona mi się tutaj przerywa. Nie podnosi się do samego końca po tym mocniejszym naciśnięciu jakby. Czyli mam tu, no to jest właśnie działa już przy wcześniejszej 406, jak to robiłem, to właśnie wystarczyło przeczyścić to. Nie trzeba nowego tam od razu kupować, wydać pewnie co, widziałem chyba 50, 100, 150 zł taki sterownik cały kosztuje. Także, a można to fajnie zrobić, także no niedługo, jak tylko to zdemontuję, udam się do domu. To pokażę dokładnie jak to zrobić. Są też takie pierdolniczki, trzeba je wcisnąć. Wyciągamy to do góry. W sumie to chyba nawet nie trzeba je wciskać. To jest po to, żeby to aluminium ściągnąć. Muszę, nie mogę jedną ręką tutaj sobie poradzić. Jednak sobie przytrzymać tą drugą, a nie wychodzą ciężko, fajnie wychodzą. No tylko no, nie mam jak tutaj się zaprzeć, no, muszę przytrzymać. Delikatnie wychodzą, bez żadnego problemu. Także z tym się udamy teraz do domu. Na tą chwilę spauzuję i pokażę jak tutaj wyczyścić, żeby działało. Okej, okay, jedziemy dalej. Przyszedłem z tym do domu. Nas interesuje ten od strony kierowcy, czyli ten pierwszy. Musimy wdusić tutaj te pierdolniki. Cztery to są. Ja już sobie przed chwilą pozwoliłem tylko wcisnąć, żeby nie marnować za dużo czasu. Tu wciskamy. Cyk, jakby pchamy do przodu. Tu tak samo, pyk. Nam się robi tutaj szczelina. Z drugiej strony to samo i tutaj zostawiłem jednego, żeby właśnie pokazać. Jeszcze nie puścił do końca. Teraz mi się cała ładnie złożyła z drugiej strony. Wyszła teraz bomba. No tam się nie chce trzymać za bardzo. Dobra, dajemy tego.
Musiał czymś to zaprzeć, żeby mi to się nie cofało. Ok, zaraz wracam, pójdę po kawałek prędzika. Dobra, jedziemy z tym badziewiem dalej. Tutaj już odchyliłem. Coś tu włożę, żeby zabezpieczyć. Cały ten pierdolnik nam wyszedł, ten, który nas interesuje, pierwszy. Pod spodem jeszcze powinny być takie gumeczki właśnie. Je musimy wyczyścić, żeby czuć 2 stopnie, jak wciskamy. A tu czuję pyk, 1, a powinny być takie 2, takie cyk i drugi. I tak samo w tą stronę. Tutaj nie czuję żadnego cyknięcia, jest tylko płynny do przodu. I dlatego ta szyba po mocniejszym naciśnięciu tego nie domyka mi się bez trzymania właśnie tego przycisku. I tak samo jest opuszczanie. Nie? I tutaj też są te pierdolniki, które musimy powciskać, żeby to rozebrać. To tam nie mam jakichś precyzyjnych przyrządów do tego, także no bez jakichś rysek się nie obejdzie, jakby. Jak tam interesuje Was, żeby to tak się odbyło, bez żadnych rysek, bez niczego. No, no musimy podważyć te pierdolniki. Ale to nam ładnie poszło. Teraz już powinno. Tutaj też musimy jednak jeszcze zrobić trochę. Cyk. Jak już kliknie, to jest fajnie. No. Tak to wygląda. Cyk. Tu mamy takie tylko plasticzki. Przy tym. No, wiadomo, zasada działania, nie? Nie trzeba tam objaśniać. Tak sobie po prostu takie luźne wkładamy tam z powrotem. A interesuje nas z samego tego, ile tutaj nam wyleciało syfu z samego tego przełącznika. A interesuje nas delikatnie, bo też nie mam na zapasie. To, co jest pod gumeczką. Mały pajączek nawet się tu dostał, nie wiem jakim cudem. I tak. Idę po wacik i czyścimy te styczki. Nie są za bardzo zaśniedziałe. Ale no, zrobimy to i zobaczymy, jak będzie działać. Osobiście czyszczę to odrobiną alkoholu. Tutaj były bardzo ładne, już prawie to nie jest brudne. Ale tutaj będzie inny problem niż przy tamtym. To pewnie będzie chodziło głównie, no ale też są czyste. Nie ma tutaj za dużego syfu. Co mi tak to skręca na prawo? Te same gumki w sobie będą chyba problemy. One nie do końca fajnie chodzą.
Tu jest pyknięcie, a tu nie zawsze. Tu będzie ten problem chyba. No nic. Wtedy, jak pierwszy raz to robiłem ładnych parę lat temu, to to pomogło. Nie powiem, że nie, ładnie zaczęły pracować przyciski. Cyk. Tutaj też mamy odpowiednie dziurki do tej gumeczki. Muszę wejść w ten dziureczkę. Jest płynny i jest ten, który chcemy uzyskać i się udało. Płynny i jest pyk. Płynny i jest pyknięcie. Płynny, pyknięcie. Płynny, pyknięcie. Znaczy to słyszycie? Cyk. Płynny, pyknięcie. No, w sumie dobra. Może wystarczyło zruszyć te gumki. Wyczyszczone jest, no to dobrze, że jest wyczyszczone. Może wystarczyło je po prostu jakoś tam lekko rozruszać. Wiem, że no to samo się nie chciało naprawić. I zobaczymy, jak to będzie działało, gdy to złoży na samochodzie. Chwila. W sumie zanim jeszcze wyjdę do tego samochodu, złożenie jest o wiele prostsze. Bez żadnych tam ceregieli. Tak jak tu naprowadzamy, klik elegancki, to wszystko, jedziemy do auta. Okej, jesteśmy, idzie. Z tego co pamiętam, to czarny był tu, nie? Zielony w środku. Niebieskie od nas szereg temu. Pięta jest. Zaraz tutaj zobaczymy, jak to przesuwnie jest. Pyknięcie. No. I więc tak. O to właśnie robi. Jest pyknięcie. I ten, co, o którym mówię, cyk do końca. I ten, który udało się naprawić właśnie razem z tym, do dołu. Czyli przesuwik od razu reaguje, cyk, cyk, cyk. I ten mocniejszy, co wciskamy do końca. Przesuwny, cyk. I ten drugi. No udało się. Piękna sprawa. Wystarczyło zruszyć gumeczki, nawet nie były zaśniedziałe. Także no, jeżeli macie z tym problem, to nie trzeba wydawać kasy, kupować nowy od razu sterownik, tylko wyczyścimy naprawdę 15 minut roboty i możemy się cieszyć, że działa. No to trzymajcie się, jak pomogłem. Okej, łapka w górę, takie tam pierdoły. Na razie.